Cześć. Witajcie. Kawka jest na drogę. Dziś tak trochę zimowy klimacik, będzie o zimie. Kawa jest, żeby się rozgrzać i pobudzić, bo to tak trochę taka pora poobiadowa. Oko leci, a jeszcze trochę kilometrów przed nami, prawda? Gdzie jedziemy? Babci. Do babci? Do domu wracamy. Byliśmy u babci. Co tata? A skąd wiesz? Co, zostawiliśmy kosmetyczkę? To się, myszko, już wróciliśmy po nią. Tatuś ją wziął. A ty spałaś w tym czasie, wiesz? No, tatuś musi zobaczyć, jak stąd wyjechać. Moi drodzy, temat zimowy. Zaraz opowiemy o tych zimowych warunkach, jak to jest na tej drodze naszej. Bo oczywiście już się eksperci znaleźli, co na Facebooku zamieszczają, że śnieg to nie jest tam jakiś paraliż i nie trzeba jeździć 20 na godzinę. No właśnie, trzeba jeździć 20 na godzinę, jeśli warunki nie sprzyjają na jazdę z inną prędkością, tak? A później jest, że po prostu są wypadki, prędkość niedostosowana do warunków panujących na drodze. No, dlatego jedziemy tak, jak nam pozwala na to droga. A moi drodzy, najlepsi to są Janusze kierownicy. To oni się pojawiają właśnie w weekendy albo przy niedzielach, tak? Wyjeżdżają. Też Janusze na wczasy jeżdżą. I na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że sobie wracałem gdzieś właśnie w stronę Szczecina. No i jechał taki Janusz, ja tego Janusza wyprzedzam, on na prawym pasie, ja na lewym. No i widzę, tak rękę trzyma nad kierunkowskazem. Mówię, o, co jest? Mówię, czy się ogrzewa tutaj z nawiewu? No ale to lato było, to mówię, ewentualnie mógł chłodzić. No i tego Janusza tak troszeczkę wyprzedziłem, a on nareszcie zabadał ten kierunkowskaz z całej siły na lewy pas. Wiecie, ja mówię, a to on się tak przygotowywał do zmiany pasu. Zmiany pasa po prostu, nie? To w ogóle Janusz, jak rusza w trasę, to on jest normalnie geniuszem. On bez przygotowania nie pojedzie. On ma tak, nawigację. On tam pół roku depta do sklepu RTV AGD, opowiada, gdzie będzie jechał na te wczasy. Ma nawigację. Dodatkowo ma jeszcze mapę na kolanach żony. Żona mu tam podpowiada całą trasę, to jest taki pilot. O, później cały urlop mówi, że jego żona to jest najlepszy pilot na świecie, on zna każdy zakamarki. Tak jak ona prowadzi, to nikt nie prowadzi. No i dodatkowo ma jeszcze oczywiście w swoim smartfonie za złotówkę Janosika, który mu tam mówi, uwaga, radar zwolni. On tak całą drogę zwalnia, nieważne, że to jest autostrada, nieważne, że można ciąć. On jedzie stówkę, on ma swoją prędkość ustaloną, Janosik mu podpowiedział i jedzie. Nawigacji się w ogóle nie słucha, chociaż ona musi być włączona, bo przecież on 30 lat temu jechał tą drogą i żaden Hołowczyc nie będzie mu podpowiadał. Hołowczyc wtedy, jak on jechał na urlop, to miał z 10 lat. No, albo z 15. I co, Hołowczyc będzie mu wyznaczał drogę? Janusz wie lepiej. Moi drodzy, a mówiąc już tak zupełnie poważnie, to uważajmy na drogach, bo niedaleko jak wczoraj, gdy ruszyłem sobie w trasę, jadę przez miasto i tak właśnie przypomniało mi się ten sławetny tekst, że po prostu śnieg to nie jest to jakiś tam paraliż, że trzeba jechać, że można jechać szybciej. No i tak sobie jadę, patrzę, zaczęła się korkować droga przez centrum. Mówię, kurczę, mogłem boczną drogą pojechać, wyjechać z miasta bokiem, no ale też jest taki jakby wyjazd pod górę i tam mówię, no mógł jakiś tir ugrzęść albo jakaś inna rzecz i mógł ktoś nie wjechać, może będzie wyślizgany, nie jadę tamtędy, jadę przez centrum. No i w centrum korek. No to sobie myślę, no rzeczywiście, no może ten korek to spowodowany właśnie tą obfitym opadami śniegu, nie wszyscy potrafią tak jakby jeździć, radzą sobie. Też sobie myślę czasem, że no, mógł ktoś jeszcze mieć letnie opony. Nie wiem, no, nie niedzielny kierowca, był to weekend. Ale co najlepsze, no korek powstał przez to, że była stłuczka, no i tam sprzątali akurat samochód po wypadku. I się okazało, że samochodem po wypadku był Citroen taksówkarza. No i by się wydawać mogło, że po prostu no gościu doświadczony, kierowca zawodowy, jeździ codziennie. No jednak go ta brawura zgubiła gdzieś. No i tutaj ten tekst o tej prędkości podczas opadów śniegu nijak ma się do tej sytuacji, tak? Że po prostu no też liczmy się z tym, że ta droga hamowania nam się wydłuża i nie mamy już takich jakby swobodnych ruchów, tak? Że po prostu no musimy uważać na warunki, jakie są na drodze i też się dostosować do tego, jechać wolniej, żebyśmy mieli ten czas na zareagowanie, na zatrzymanie pojazdu. Druga sytuacja to też piesi. No, jadąc po mieście standardowo 50 na godzinę,
droga hamowania na śliskiej nawierzchni nam się wydłuża. Jak zauważyłem, podczas takiej pogody piesi, no, spieszą się jak najszybciej do domu, no bo jest zimno, zaciągną te kaptury na głowę, bo jeszcze pada coś tam z nieba, jakiś śnieg, spieszą się, to tylko rzuci okiem i wchodzi na te pasy. Nie ma szans, żebyśmy zahamowali z jakiejś tam prędkości takiej normalnej 50 na godzinę. Nie ma szans. Droga hamowania się wydłuża, jeszcze w mieście jest to wyjeżdżone, jest to śliska nawierzchnia. Nic nas nie wyhamuje, no i o nieszczęście nie trudno. Też taka sytuacja, zjeżdżałem z górki i często jest tak, że na przykład, no nie wiem, kierowca chce się włączyć do ruchu gdzieś z parkingu, wyjechać. Auto przy normalnej prędkości, sorry, winę tu, no niestety, nie wyhamujemy i wjeżdżamy gościowi jakby w tył, fasujemy. Jak będziemy mieli pecha, trafimy na cwaniaka, powie, że on wjeżdżał na ten parking. I to my w niego uderzyliśmy w tył, nie dostosowaliśmy prędkości do warunków panujących na drodze. No i uderzyliśmy w niego, także to też nasza wina będzie, no. Myślę, że dajmy sobie spokój, nie spieszymy się aż tak bardzo, weźmy poprawkę na to, po prostu wyjeżdżajmy wcześniej, gdy mamy gdzieś jechać, żebyśmy nie musieli tak się spieszyć, jak jeździmy po prostu na warunkach sprzyjających do jazdy, tak, jak jest sucho. Żeby po prostu, no nie wiem, no to ja teraz miałem wyjazd też, jechałem sobie autem, wyjechałem sobie dużo, dużo wcześniej, bo miałem taką możliwość. No ale kurczę, no jedzie pług, który zajmuje tym swoim pługiem jakby dwa pasy, bo to były dwa pasy w jedną stronę, droga ekspresowa, a ludzie za tym pługiem jadą i normalnie, no jakby to, nie wiem, było jakieś zło konieczne czy coś, że po prostu im przeszkadzało, uniemożliwiało jazdę. No ale kurczę, wyobraźcie sobie, co się dzieje za tym pługiem. On jedzie, żeby nam pomóc usunąć śnieg. To po co go wyprzedzasz? Po co się pchasz przed niego, jak tam wcale lepiej nie jest? I co, pogonisz? No nie pogonisz. Będziesz jechał wolniej, bo będzie nieodśnieżony, będziesz miał pretensje, że drogowcy nie wyjechali na drogę. Gościu jedzie, chce ci przygotować tą drogę, uszanuj to, jedź te 60, poczekaj. On wiecznie też nie będzie jechał, bo on dwupasmówkę skończy, zawróci i wróci z powrotem, będzie robił to. No i sobie jadę właśnie tak. A kierowca tira, no drugi przykład. Kierowca zawodowy, doświadczony, jedzie, szuka lewy pas, prawy, bo gdzie tym pługiem zjedzie, to on tamtędy drugą stroną przebije czy coś. No, czy na tym to polega? No i trafił się moment, że ten gościu właśnie zjechał tym pługiem, jak wszyscy ruszyli, no i ten tirem najbardziej nadgorliwy. Później czym dalej, to ta droga coraz gorsza była. No wiadomo, że takim wielkim samochodem łatwiej mu się utrzymać na tej drodze. Ale to nie znaczy, że trzeba też szarżować, bo no my tymi mniejszymi no nie mamy jakby takiej stabilizacji na tej drodze i też no niech kogoś przestraszy, czy w panikę jakoś ten ktoś będzie chciał zjechać, mu zrobić unik czy coś, no i w poślizg gdzieś złapie pobocza i ucieknie. A on drze tym tirem na maksa, ile się da, tam te 90, co on ma tam załączone i wyprzedza wszystkich. I najlepsze jest to, że po takich 5 kilometrach tej szarży wyprzedził 2 czy 3 auta i musiał hamować, musiał się zatrzymać, zrównać się jakby z prędkością, bo naszą, bo jechały dwa ciągniki, które odśnieżały. No i co mu to dało? Ja rozumiem, no jechał może w stronę Świnoujścia, chciał zdążyć na prom, jest ten prom o jakiejś tam godzinie, o której musi zdążyć, no i te ułamki sekund go ten, jakoś go może ratują, czy coś, wjedzie na ten prom, zdąży. Ale z drugiej strony, no niech by się pośliznął, niech by gdzieś nie wyhamował, stłuczka, policja, za ciorta nie zdąży, nie dojedzie i wszystko się po prostu gdzieś tam, no nie uda mu się to wszystko. No to czy jest sens? Ja też czasem mi się zdarza sytuacja, gdzie się spieszę i nie powiem też, nie wiem, daje się na to nabrać, że nie wiadomo jak tam nadrobię, jeśli tam gdzieś wyprzedzę kogoś po drodze czy coś. Ale ja myślę, że to nie tędy droga i taka moja rada na koniec, że moi drodzy, wyjeżdżając w takie warunki, nie zdarzają się u nas one często, ale miejmy tą jakby świadomość tego, co może być na tej drodze, jakie są zagrożenia. Używajmy rozumu, używajmy głowy i bądźmy, miejmy tą taką wyobraźnię na tej drodze, żeby po prostu przewidzieć te niektóre rzeczy i będzie nam się wtedy jeździło łatwiej. I nam, i innym kierowcom ułatwiajmy sobie życie, pomagajmy sobie na tej drodze. No bo kurczę, no takich wariatów, co pędzą gdzieś tam, to jest coraz więcej. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy właśnie gonitwa za pieniądzem, za czasem, czy coś. No niestety, no na tym nie zaoszczędzimy. Kiedyś żyło się troszeczkę wolniej
i ludzie też jakoś żyli i jakoś to funkcjonowało. Starajmy się wyhamowywać to życie, wyhamowywać ten swoje jakby pęd, to swoje tempo, a myślę, będziemy szczęśliwsi, a przynajmniej dłużej będziemy żyć. Jeśli macie zdanie w tej kwestii, zapraszam do wypowiadania się, można dodawać komentarze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco i będziecie mogli na bieżąco oglądać, komentować i uczestniczyć żywo w tych filmikach. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć. O innej sytuacji chciałem powiedzieć, właśnie nawiązać do tego śniegu, który spadł. No oczywiście już się pojawiły głosy, że no fajnie spadł ten śnieg, no ale mógł spaść na święta, by były białe, ładne święta, a tak no nie trafił, nie wszczelił się ten śnieg, no oby poleżał do ferii, żeby te dzieci mogły się pocieszyć, żeby dzieci miały ferie, żeby to tak wszystko fajnie było dla tych dzieci. No taka nasza polska natura, ponarzekać. No.